W dzisiejszym filmie chciałabym Wam zaprezentować, jak zrobić takie ośmiorniczki. Te ośmiorniczki, niektóre z nich mają niespodziankę w środku. Mają dwa oblicza. Ta odwrócona na drugą stronę jest taka smutna, niezadowolona. Więc lepiej ją oglądać na tej stronie, na której jest uśmiechnięta i szczęśliwa. Ta jest na swojej drugiej stronie trochę przerażająca. Może lepiej maluszkom jej nie pokazywać. Ma tutaj takie loczki. Tą buźkę chyba poprawię, bo troszkę jest taka przerażająca. Może zrobię ją bardziej taką smutną. Na razie nie pokazuję dzieciom tej drugiej strony. O wiele ładniejsza jest ta szara. I te dwie ośmiorniczki, ta w wersji męskiej z wąsami i czapeczką z antenką. Ma tylko jedno oblicze, jedną stronę. W środku jest jednokolorowa. Tutaj nie ozdabiałam. I ta biała, a w środku różowa też jest tylko jednostronna. Jak widzicie, na pewno poznaliście, jaka to włóczka, z której robiłam te ośmiorniczki. Oczywiście to jest Dolphin Baby Himalaya. Kolorów jest mnóstwo, sami wiecie. Ale też robiłam z aksamitka, tą szarą. Robiłam z aksamitka. To jest 50-gramowy motek. Te są Dolphin Baby 100-gramowe. I wydaje mi się, że ten aksamitek jest odrobinkę cieńszy. Jeśli więc chcecie zrobić takie mniejsze ośmiorniczki, to możecie robić z troszkę cieńszej włóczki i wtedy cieńsze szydełko i ośmiorniczka będzie mniejsza. Dolfinów, kolory dolfinów są przeróżne, ale mam jeszcze tutaj, kiedyś zamówiłam do sklepu kartopu Velvet z taką srebrną nitką i też być może coś wykorzystam ją do zrobienia kolejnej ośmiorniczki, bo mam przeczucie, że te ośmiorniczki to będzie hit. Dzieciaczki na pewno pokochają je. I to jest właśnie dobry sposób na pozbycie się takich różnych resztek, które na pewno każda z nas ma w domu. Można je pożytecznie wykorzystać. Do zrobienia tych maskotek przyda się także włóczka jeans, yarn art lub jakaś inna z takimi kolorami żywszymi, żeby urozmaicić troszkę maskotkę. Ja tutaj w tej maskotce wyszywałam właśnie tą czerwoną usta, a brwi wszystkim wyszywałam czarnym jeansem. Przydadzą się także oczka. Ja tutaj mam takie plastikowe oczka bezpieczne, które mąż mi troszeczkę przyciął, ponieważ one mają takie długie, ostre końce. Pokażę Wam na przykładzie tego oczka. Widzicie, on jest takie ostre, a mąż mi skrócił o połowę, zostawił tylko dwa zwoje. I dla bezpieczeństwa nakładałam te zabezpieczające nasadki, też używając kleju takiego na gorąco i później po założeniu jeszcze otoczyłam tym klejem całość oczka. Tam troszkę wchodziło na włóczkę też ten klej. Także ja miałam takie oczka kiedyś dawno, dawno temu, chyba na AliExpress kupione. Szkoda, że nie mogę dostać ich w Polsce, bo by były dostępne w moim sklepie. Ale będę szukać, może coś się znajdzie. I jeszcze takie mam oczka. To chyba są takie większe, 1,5 cm. I one też są troszkę tutaj docięte. Żeby nie były też ostre. Ponieważ maskotka jest pusta w środku, żeby nie czuć było tego ostrego końca. Tutaj jak dotykam, to czuję, że jest twarde, ale nie jest to ostre. Te oczka są przepiękne, robią robotę,
Ale wiecie, można takie oczka podobne zrobić też na szydełku. Pokombinować. Na pewno podobne oczka wyjdą. Pewnie w internecie można znaleźć różne sposoby robienia oczek do maskotek, także polecam sobie zobaczyć. Jeśli chodzi o ozdobienie tej twarzy, no to pole do popisu jest duże. Ja tutaj zrobiłam takie rumieńce na szydełku, kokardki też robione na szydełku. Tutaj dorobiłam taki berecik, wąsy. Tu są te oczka takie innego rodzaju. Może troszkę takie zielone nie pasują, ale zawsze jakiś akcent inny dla urozmaicenia. Muszka, wąsy. No i facet jest. Żeby nie było, że same dziewczyny. I teraz, jeśli chodzi o wielkość maskotek, im mniejszym rozmiarem szydełka będziemy robić, tym maskotka będzie mniejsza. Ale nie polecam robić szydełkiem większym niż 4,5 mm, ponieważ robiłam piątką i no, brzydko mi wyszło. Bardziej mi się kojarzy z kapeluszem niż z maskotką. Także wydaje mi się, że to 5 mm szydełko jest zbyt grube. Ja robiłam swoje maskotki szydełkiem 4, a tą robiłam szydełkiem 3,5. Szydełkiem można robić 4, ale bardziej zaciskać oczka. Jednak no, takie może być ryzyko, że później trudniej te oczka przerabiać. I tutaj ja robiłam takie kontrastowe kolory, bo maskotka składa się z dwóch części. Tego chyba nie powiedziałam najważniejszego, że robimy dwie takie same części. Z tym, że możemy je zróżnicować kolorystycznie i na końcu je łączymy za pomocą szydełka. I dzięki temu maskotka jest taka stabilna, sztywniejsza. Tutaj te odnóża, łapki też są takie grube, fajne. No i dobrze jest właśnie połączyć takie kontrastowe kolory, ponieważ mi się bardziej podoba z tej strony, gdy mamy dwa rodzaje kolorów, niż sama taka jednokolorowa maskotka. No i zabieramy się do robienia ośmiorniczki. Ja nagrywałam film robiąc tą ośmiorniczkę. Nie będę tutaj Wam pokazywać, jak wyszywać te buźki, no bo na pewno każdy sobie własną inwencją coś wymyśli. Powiem tylko, że tutaj wyszywałam igłą, tu mniej mi się podoba, a tutaj robiłam szydełkiem. Po prostu przeciągałam tą czerwoną nitkę i przerabiałam łańcuszek. To ładniej wychodzi. Tak grubsza jest ta kreska. I tutaj brwi tak samo, tym samym sposobem. Zapomniałam Wam jeszcze powiedzieć bardzo ważną rzecz, że na zrobienie takiej jednej ośmiorniczki na pewno wystarczy Wam 100 gramów włóczki Dolphin Baby albo aksamitek albo Velvet. Także spokojnie 100 gramów wystarczy. Może nie jeden motek, no bo jeden motek wystarczy na jedną część ośmiorniczki. Tutaj z tego motka mi zostawało zawsze. Z szarego mi zostało tyle. Także spokojnie 100 gramów albo takie 250-gramowe motki wystarczą do zrobienia maskotki. Ja mam tutaj już zrobioną tą pierwszą część, jedną część ośmiorniczki. Już tu ją wyszyłam. Zrobiłam jej takie rumieńce. Robiąc kółeczko, po prostu magiczne kółeczko, przerobiłam w środek 6 półsłupków zwykłych i później w kolejnym rzędzie zrobiłam 12 półsłupków, czyli w każdy półsłupek po 2 półsłupki. Także tutaj mi wyszło na samym końcu po 12 półsłupków. Buźkę nie wyszywałam igłą, tylko szydełkiem zrobiłam, przeciągając przez to ciało
włóczkę tą czerwoną. Brwi też w ten sam sposób. Oczy to już Wam pokazywałam. No i wstążeczkę też w prosty sposób, półsłupkami. Drugą część ośmiorniczki będę robiła włóczką Dolphin Baby Himalaya. Kolor 80349, taki ładny, pudrowy róż. Robiłam nim tą ośmiorniczkę. Szydełko 4 mm, moje ulubione Amour Clover. I zaczynamy robienie ośmiorniczki. Tutaj będziemy zaczynać od czubka, od tej góry. I przy używaniu włóczki Dolphin Baby nie wyjdzie nam magiczne kółeczko. Musimy zrobić łańcuszek. Czyli pierwszą pętelkę w dowolny sposób robimy pierwszą pętelkę. Teraz przerabiam dwa oczka łańcuszka. I w to drugie oczko, tu jest pierwsze od szydełka, a teraz w to drugie zrobię 6 półsłupków zwykłych. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty i szósty. I mamy kółeczko, i teraz musimy je zamknąć. Liczymy sobie, żeby było 6 takich łańcuszków na grzbiecie kółeczka, czyli to oczko, które będę miała, mam na szydełku, to będzie jedno oczko łańcuszka, drugie, trzecie, czwarte, piąte i szóste. Czyli w to pierwsze oczko. Tutaj w tym dolfinie troszeczkę te oczka trudno jest rozróżnić, ale jak sobie tam szydełkiem podważymy, to widać, że to jest akurat to oczko, które mamy zamknąć kółeczko. I ja tak zawsze zamiast markera używam sobie kawałka włóczki do odznaczania rzędów, żeby się nie pomylić. Czyli to mamy zrobiony pierwszy rząd. Mamy 6 półsłupków. Ja sobie zawsze tak zakładam na oczko włóczkę. I tu będę wiedziała, że tu jest koniec mojego rzędu. I teraz w każde z tych 6 oczek przerabiamy po 2 oczka. Czyli w sumie na końcu musimy mieć 12 oczek i warto je sobie przeliczać, bo tu, tak jak mówiłam, czasami trudno jest trafić w oczko odpowiednio, żeby się nie pomylić. Czyli robię pierwsze i tutaj będziemy robić spiralnie. Drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme, ósme, dziewiąte, dziesiąte i ostatnie dwa, jedenaste i dwunaste. Zawsze na końcu rzędu będą 2 oczka przerabiane w jedno, w momencie, gdy będziemy zwiększać tę ilość okrążeń. I teraz po prostu sobie wyciągam tą włóczkę i znowu owijam oczko nią, czyli mam 12 półsłupków zwykłych. Teraz będę przerabiała jeden półsłupek zwykły w kolejne oczko, 2 półsłupki. I na końcu rzędu będzie 18 oczek. Czyli pierwsze przerabiam jedno oczko, jeden półsłupek. W kolejny półsłupek robię 2. 1, 2, 1, 2. I 18 ma być na końcu. Teraz mam 3, 4, 5, 6, podwójny. 7 pojedynczy, 8, 9 podwójny, 10 pojedynczy, 11, 12 podwójny, 13 pojedynczy,
14, 15 podwójny, 16 pojedynczy i ostatni 17, 18 podwójny. Czyli teraz mamy 18 półsłupków w naszym kółeczku. I znowu tą włóczkę sobie przenoszę jako znacznik, kładę ją na oczko. I teraz będę robiła dwa półsłupki, a trzeci będzie podwójny. I na końcu rzędu będzie 24 oczka, 24 półsłupki. Czyli 2 na 2. 2 podwójne, 3, 4. Pojedyncze 2, 5, 6. Jedno podwójne, 7, 8. 2 pojedyncze, 9, 10. Jedno podwójne, 11, 12. 2 pojedyncze, 13, 14. Podwójne, 15, 16. Pojedyncze 17, 18, podwójne 19, 20, pojedyncze 21, 22 i podwójne na samym końcu 23, 24. O, i teraz już nam się poszerza to nasze kółeczko. Teraz będziemy przerabiać 3 półsłupki i 2 w jedno oczko. Na końcu będziemy mieć 30 oczek. Trzy pojedyncze, jeden podwójny, czyli 2 w jedno oczko, czyli mam 3, 4 i w to samo oczko piąty. Znowu 3, 6, 7, 8 i teraz w to oczko 2 będzie. 9, 10. Teraz 3 pojedyncze. 11, 12, 13 i teraz podwójny. 14, 15, 3 pojedyncze. 16, 17, 18, podwójny. 19, 20, 3 pojedyncze. 21, 22, 23, podwójny. 24, 25, 3 pojedyncze. 26, 27, 28 i na samym końcu podwójny. 29 i 30. I to był rząd czwarty, przepraszam, piąty. W szóstym rzędzie będziemy przerabiać 4 półsłupki i jeden podwójny. I na końcu będziemy mieć 36 półsłupków. Czyli zaczynamy od czterech pojedynczych. 1, 2, 3, 4. I jeden podwójny. 5, 6. Teraz znowu 4 pojedyncze. 7, 8, 9, 10. I jeden i podwójny. 11, 12. 4 pojedyncze. 13, 14, 15, 16. 1 podwójny, 17, 18, 4 pojedyncze, 19, 20, 21, 22, podwójny, 23, 24, 4 pojedyncze, 25, 26, 27, 28. Teraz jeden pojedynczy, znaczy podwójny. 29, 30, 4 pojedyncze. 31, 32,
33, 34 i jeden podwójny. 35, 36. Mamy zrobiony rząd szósty. I w rzędzie siódmym będziemy przerabiać 5 półsłupków pojedynczych i 2 półsłupki w jedno oczko. I na końcu rzędu będziemy mieć 42 półsłupki. Także zaczynamy od 5. 2, 3, 4, 5 i jeden podwójny. 5, 1 podwójny, 5 pojedynczych, 1 oczko, 2 półsłupki. I znowu 5 pojedynczych i w jedno oczko 2 półsłupki. 5 pojedynczych i jeden podwójny, czyli w jedno oczko robimy 2 półsłupki. I znowu 5 półsłupków. 5 i ostatni podwójny. I na końcu rzędu powinno być 42 oczka. I teraz będziemy przerabiać te 42 oczka przez kilka rzędów. Rząd 8, 9, 10, 11 i 12. Przerabiamy 42 oczka, czyli w każde oczko robimy jeden półsłupek przez 5 rzędów. Teraz mamy, skończyliśmy rząd 7, zaczniemy 8, potem 9, 10, 11, 12, tak samo po 42 półsłupki w każde oczko. Można sobie przeliczyć, czy się zgadza ilość półsłupków i ewentualnie coś skorygować, jeśli zaistniała jakaś pomyłka. Ta włóczka nie jest najłatwiejsza do przerabiania, trzeba dobrze sprawdzać te oczka, czy dobrze wbijamy szydełko. Mam przerobione 12 rzędów i mam 42 półsłupki. Znowu przekładam sobie tą włóczkę taką, która służy za marker. Teraz będziemy redukować oczka do ilości 36. Czyli najpierw 4 półsłupki robię pojedyncze. 4. I teraz będę redukować o jedno oczko. Czyli jeśli nie wiecie, jak się redukuje oczka, to zwróćcie uwagę, że wkładam szydełko w pierwsze oczko, wyciągam włóczkę, na szydełku mam 2 oczka i w kolejne oczko też wkładam szydełko, wyciągam włóczkę, teraz mam 3 oczka i przez te 3 oczka przeciągam tą główną włóczkę i w ten sposób zredukowałam jedno oczko. I dalej tak samo, przerabiam 4 półsłupki. I znowu muszę zredukować jedno oczko. Tak jak poprzednio, wyciągam sobie z jednego oczka włóczkę. Teraz wkłuwam w kolejne. Mam 3 oczka na szydełku. I przez te 3 oczka przeciągam włóczkę. I do końca rzędu powtarzam tak samo. Na końcu ma nam wypaść redukcja i mamy mieć 36 oczek. Po przerobieniu rzędu 13 mamy 36 półsłupków i teraz dwa rzędy przerabiamy z tą ilością 36 półsłupków, czyli 14 i 15 rząd w każdy półsłupek robimy jeden półsłupek. Po przerobieniu tych dwóch rzędów, gdzie mieliśmy 36 półsłupków, rozpoczynamy robienie
od noży, łapek ośmiornicy. Przekładam sobie włóczkę. I teraz tak, robimy cztery pojedyncze półsłupki. Jeden, dwa, trzy, cztery. Jedno oczko łańcuszka i odwracam robótkę na drugą stronę. Teraz robię półsłupek w to pierwsze oczko, czyli od razu tu pod tym jednym oczkiem łańcuszka w oczko robię pierwszy półsłupek, w kolejne drugi, trzeci i w pierwszy. Tutaj zawsze na brzegu będzie troszkę gorzej zrobić, ale zawsze to szydełko jakoś tam znajdziecie miejsce, gdzie je włożyć. Czyli znów mamy cztery półsłupki. Jedno oczko łańcuszka i znowu przechodzimy na prawą stronę. I robimy tak przez 6 rzędów. Ja już mam zrobione 2 rzędy. To teraz trzeci rząd. I tak samo w to pierwsze oczko robię półsłupek. Pierwszy, drugi, kolejne oczko, trzeci w następne i czwarty. Jedno oczko łańcuszka i znowu na lewą stronę przechodzę. W pierwsze oczko jeden półsłupek, w drugie drugi, trzeci i na końcu czwarty. I znów jedno oczko łańcuszka, znów odwracam na prawą stronę. Mamy raz, dwa, trzy, cztery zrobione. To jeszcze dwa. W pierwsze oczko półsłupek, drugi, trzeci i czwarty. Jedno oczko łańcuszka i przechodzę na lewą stronę. I to już będzie szósty raz. Szósty rząd, cztery półsłupki, trzy i czwarty. W kolejnym rzędzie, też tutaj jeszcze na końcu robimy jedno oczko łańcuszka. W kolejnym rzędzie trzeba zredukować jedno oczko na początku, więc w to pierwsze wkładam szydełko, wyciągam sobie oczko, w kolejne wkładam szydełko, wyciągam oczko. Mam trzy na szydełku. Przeciągam przez nie nitkę. Mam jedno oczko. Teraz robię drugie i trzecie. Mam teraz trzy oczka. Z czterech zrobiłam trzy. Teraz jedno oczko łańcuszka. Przechodzę na lewą stronę i tutaj już będzie ostatnia redukcja. W pierwsze oczko robię, wyciągam pętelkę. Z drugiego też wyciągam, z trzech przerabiam na jedno i mam jedno oczko i drugie. Z trzech mamy dwa oczka. I teraz przechodzę, robię jedno oczko łańcuszka, przechodzę na prawą stronę i tutaj już zrobię dwa półsłupki. Czyli w pierwsze oczko jeden półsłupek i tutaj na końcu drugi. I teraz musimy przejść po tym brzegu do ciała. Czyli na tym brzegu ja robię 7 półsłupków. Tak akurat pasuje, żeby zrobić 7. Tutaj może być trochę problem, ale w dowolne oczko, ta włóczka i tak pozwala na wiele, bo nie widać jakichś niedociągnięć, jest puszysta. Tak zróbcie, żeby było 7 tych półsłupków na brzegu. 3, 4, 5, 6 i 7 na samym końcu. I teraz sobie musicie zobaczyć, że musimy to teraz połączyć w kolejne oczko. To był ten czwarty półsłupek, jak zaczynaliśmy robić tą nóżkę. Także on jest tutaj. A teraz w to kolejne oczko trzeba przyłączyć półsłupkiem. I to mamy tak zrobione jedną nóżkę.
Teraz przechodzimy do drugiej. Znowu 4 półsłupki. 1, 2, 3, 4. Jedno oczko łańcuszka. Odwracam robótkę na lewą stronę i muszę zrobić 4 półsłupki. W pierwsze oczko od razu 2, 3 i 4. Pomiędzy jedną a drugą nóżką jest jeden półsłupek. I znowu jedno oczko łańcuszka. 6 rzędów po 4 oczka. I za każdym razem, jak zmieniamy stronę, jedno oczko łańcuszka, przechodząc do kolejnego rzędu. 1, 2, 3 i 4. I liczymy raz, dwa, trzy, cztery, czyli jeszcze dwa rzędy do redukcji. 1, 2, 3 i tutaj w sam brzeg, gdzie będzie miejsce, tam się wsunie samo szydełko. I ostatni rząd. 1, 2, 3. Cztery i jedno oczko łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć rzędów. I teraz znowu redukcja. W pierwsze oczko wyciągam włóczkę, w drugie wyciągam. Przez trzy przeciągam włóczkę i mam tutaj zrobić trzy półsłupki. To mamy jeden, dwa i 3. Jedno oczko łańcuszka, na lewą stronę przechodzę i robię drugą redukcję, żeby mieć dwa oczka. Jedną pętelkę wyciągam, drugą i przez 3 przeciągam. Mam jedno oczko i drugie. Jedno oczko łańcuszka, przechodzę na prawą stronę i tutaj już robię dwa półsłupki. 1 i 2. I na tym brzegu znowu 7 półsłupków. I teraz trzeba przyłączyć nóżkę do tułowia, więc tu miałam ten ostatni półsłupek nóżki. W kolejny przerabiam półsłupek, żeby tą nóżkę przyłączyć do tułowia. I przechodzę do następnej. 4 półsłupki. I znowu jedno oczko łańcuszka. 4 półsłupki na lewej stronie przez 6 rzędów. Jedno oczko łańcuszka i na prawej stronie 4 półsłupki. Jedno oczko łańcuszka i na lewej stronie 4 półsłupki. Jedno oczko łańcuszka i liczymy raz, dwa, trzy, cztery, jeszcze dwa rzędy.
jedno oczko łańcuszka i ostatni rząd, w którym robię 4 półsłupki. Jedno oczko łańcuszka i na prawej stronie już będzie pierwsza redukcja, tak żeby z 4 oczek zrobić 3. Wyciągam jedną pętelkę, z kolejnego oczka drugą i przez 3 przeciągam włóczkę. Drugie oczko i trzecie. Jedno oczko łańcuszka, na lewej stronie znowu redukujemy oczko jedno i będziemy mieć 2. Jedna redukcja i drugie oczko. Jedno oczko łańcuszka, na prawej stronie 2 półsłupki. 1 i 2. I teraz na brzegu 7 półsłupków. Jeden, dwa, i ostatni, siódmy. I tak jak poprzednio, w kolejne oczko robię półsłupek, taki zamykający, przyłączający nóżkę do tułowia. I tak powtarzamy do końca. Będziemy mieć 7 nóżek. W kolejny półsłupek wkłuwam się, robię razem 4 półsłupki. I ciągle powtarzamy to samo, aż będzie 7 nóżek. Ostatnią nóżkę zróbmy jeszcze razem. 4 półsłupki. Raz, dwa, trzy, cztery. I tutaj na końcu jeszcze powinien zostać jeden półsłupek. I tutaj na samym końcu, jak będziemy schodzić w dół, to tutaj do tego półsłupka przyczepimy nóżkę. Jedno oczko łańcuszka. Ja tutaj sobie musiałam dowiązać włóczkę, znaczy dołożyć włóczkę, bo mi się skończyła tamta. Musiałam rozpocząć motek nowy. I kontynuuję dalej. Zrobiłam to tak fajnie na łączeniu, także później tę włóczkę tutaj sobie zawiążę, wplotę, żeby się nie rozwiązała. 4 półsłupki. Jedno oczko łańcuszka. Tak jak poprzednio, przez 6 rzędów 4 półsłupki na prawej i na lewej stronie. Jedno oczko łańcuszka i znowu 4. Jedno oczko łańcuszka i na prawej stronie 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. To jeszcze 2 rzędy mam do zrobienia. 1, 2, 3. 4. Jedno oczko łańcuszka, ostatni rząd po 4 półsłupki. Jedno oczko łańcuszka i teraz pierwsza redukcja, z 4 robimy 3 oczka. Dwa i trzecie. Jedno oczko łańcuszka i na lewej stronie druga redukcja, z 3 robimy 2 oczka. Jedno oczko łańcuszka i na prawej stronie 2 półsłupki. I na brzegu
7 półsłupków. 1, 2, 7. I teraz, tak jak mówiłam, w ten ostatni półsłupek łączymy nóżkę z tułowiem. Jeśli robicie pierwszą część, to można odciąć nitkę, a jeśli robicie drugą część, tak jak ja teraz, to nie odcinam nitki, będę nią łączyła dwie części ze sobą. Tutaj mam moją białą, czyli biała będzie na górze, bo tutaj nie będę ozdabiała tej części w żaden sposób, więc muszę ją odwrócić na lewą stronę, żeby lewa strona przylegała do lewej strony. Tu można sobie tą początkową włóczkę zabezpieczyć. Zawiązać. Troszkę przeciągnąć i tutaj w tych zabawkach nie ucinamy tak do końca nitki. One i tak będą w środku, więc nie będą przeszkadzać, nie będą widoczne, ale zawsze będzie trudniej, żeby coś się spruło. I teraz ja mam tutaj te jeszcze dwie. To muszę je zawiązać i też tak je trochę tu przeciągnę, żeby były w oddaleniu od brzegu. Tutaj mogę je trochę uciąć, bo są za długie. Jeszcze może troszkę obetnę. Jeszcze je zawiązałam tutaj na końcu. I teraz wkładam jedną część w drugą. I tak, żeby te łapki pokrywały się ze sobą. Tutaj mam początkową nitkę. U mnie w tych maskotkach oczka się pokrywają stronami. Jeśli tutaj mam oczka, to one na drugiej stronie też są mniej więcej w tym samym miejscu. Jeśli robicie dwustronną, to też możecie tak zrobić. Tym bardziej, jeśli będzie u Was taka wypukła część, jak u mnie w tych plastikowych oczkach. Bo jeżeli wyszywane, to chyba nie ma to znaczenia, czy będą się pokrywać, czy nie. I teraz zaczynamy łączyć robótkę. Szukam sobie to oczko ostatnie i przeciągnę sobie ją, je na prawą stronę, na białą stronę. I teraz robi pierwszy taki przeciągnięcie. No i teraz łączymy dwie części. Wkładam szydełko w jedną i w drugą część, przeciągam nitkę i zamykam. Patrzymy, żeby dwie części chwycić i tej nitki tak mocno nie zaciągamy, raczej żeby to było luźne, żeby te oczka łańcuszka były takie luźniejsze, ładniejsze będą wtedy. Wyciągam i przeciągam. Tu mi się nie podoba, więc muszę spruć. Troszkę za daleko włożyłam szydełko. O, teraz dobrze. Przez dwie nóżki
Bardzo mi się podoba, jak widać tutaj na zewnętrznej części ten inny kolor. W środku trochę taka nudna jest ta ośmiorniczka. Można by ewentualnie coś tutaj pokombinować, ale i tak akurat ta będzie jednostronna, więc to nie ma znaczenia, jak jest w środku. Jeśli chcecie ozdabiać buźki, wyszywać, to lepiej to zrobić, jak jeszcze nie są części ze sobą połączone. Wtedy jest wygodniej, nie ma ryzyka, że wejdziemy igłą na drugą stronę ośmiorniczki. I tak sobie przerabiamy razem wszystkie te nóżki. I dochodząc tutaj do końca, znowu sprawdzam, czy te obie części są ze sobą równo, czy te po jednym półsłupku, które oddzielały te nóżki, są jeden nad drugim. I właśnie tutaj, w ten jeden półsłupek, wbijam szydełko i robię półsłupek. I przechodzę do drugiej nóżki. Nie róbcie na samym brzegu, bo wtedy nie będzie ładnie widać tych takich wzorków, które tworzą półsłupki. Lepiej troszeczkę głębiej wkładać szydełko. I na końcu, jak już obrobione będą wszystkie łapki, to jeszcze wkładam szydełko w ten pierwszy początkowy różowy półsłupek i teraz robię takie oczko ścisłe, zamykające. Jeszcze przeciągnę tutaj sobie włóczkę. Mogę odciąć koniec i zaciągam. I teraz trzeba tą nitkę włożyć pomiędzy te dwie części ośmiorniczki. Prowadzę tą nitkę, żeby tak wchodziła mi w środek. No ją troszkę tak zawiązać jeszcze. I to już mogę odciąć. Nasza ośmiorniczka gotowa. Jeszcze w środku tylko można ją tam wyrównać te części. Kolejna piękność jest zrobiona. Bardzo szybko się robi. Jeśli zrobiliście razem ze mną, to wiecie. A mamy przepiękną zabawkę, która na pewno się spodoba każdemu dziecku. Poza tym można swoją fantazję pobudzić i wymyślać różne twarzyczki, różne minki, różne dodatki, gadżety, które przyczepiamy zabawkom. Mam nadzieję, że podobał Wam się film, że skorzystacie z niego i będziecie robić swoje własne wersje ośmiorniczek. Tutaj mamy duże pole do popisu, jak widzicie, jeśli chodzi o kolory, o robienie buziek różnego rodzaju, w zależności od tego, czym dysponujemy. Można tutaj dołączyć też rzęsy, są takie do zabawek rzęsy.
Także pole fantazji jest duże i jestem pewna, że powstaną przepiękne maskotki. Zapraszam Was do oglądania moich kolejnych filmów. Wiem, że maskotkowe filmy u mnie są rzadkie. To chyba jest trzeci film maskotkowy, ale chciałam też, żeby osoby, które lubią robić na szydełku, lubią robić maskotki, też miały na moim kanale jakieś swoje ulubione filmy. Mam nadzieję, że ten będzie do nich należał. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejne filmy.